Cześć, witam wszystkich w pierwszym pilotażowym odcinku naszego podcastu. Ja jestem Szymon. Cześć, ja jestem Daniel. Nasz podcast nazywa się Okiem Nastolatków. Będziemy w nim poruszać przeróżne tematy. Będziemy starać się, aby nasz podcast był jak najmniej monotematyczny, żeby tematyka była rozległa i jak najbardziej ciekawa. Będziemy pielęgnować go z odcinka na odcinek, ale do tego jesteście potrzebni nam wy. Także liczymy na wasze szczere sugestie, jak możemy poprawić jakość naszych podcastów. No to i co? Chyba do pierwszego odcinka. Do pierwszego odcinka. Cześć. Cześć. Dzień dobry, bądź dobry wieczór wszystkim. Witamy was w naszym pierwszym podcaście. Podcaście na temat tego, które szkoły są lepsze. Te z mniejszych miast, bądź tych większych miast. Może tak na początek zapoznamy was, naszych widzów, naszych słuchaczy, z naszymi głosami. Ja jestem Szymon. Moim rozmówcą, który się przywitał na wstępie, jest mój kolega Daniel. Cześć wszystkim. No i o czym będziemy dzisiaj mówić tak dokładnie, Szymonie? Dokładnie będziemy odnosić się do kilku podpunktów i omawiać, jak działają szkoły wielkomiejskie, jak działają szkoły z miast mniejszych bądź z wsi. Podzielimy to po prostu na 5 podpunktów. Myślę, że bez zbędnego przedłużania przejdziemy do pierwszego punktu, jakim jest sposób nauczania. Chyba najważniejsza, myślę, rzecz, do którą trzeba zwrócić uwagę. No to co, uwagę. Małe miasta czy duże? Zacznijmy od małych miast, myślę, że to dobrze. Można. Z racji na to, że Szymon jest w wielkim mieście, jestem w małym miasteczku, się uczymy, to mamy tak jakby z pierwszej ręki możemy wam tutaj wszystko powiedzieć. I co o tych małych, to może ja zacznę. Wydaje mi się, że Szymonie, jeżeli zaczniesz tą szkołę w małym mieście, to nauczyciele podchodzą do każdego ucznia indywidualnie. Nie wiem, czy u ciebie to czułeś, że jak jesteś w dużej klasie, gdzie masz tam, nie wiem, ile jest 32 osoby. A u mnie jest, no, mniej niż 15, wiesz o co chodzi? Rozumiem. I każdy nauczyciel ma więcej czasu, żeby wytłumaczyć z osobna każdej osobie, bo wiesz, jednak jak masz wytłumaczyć 30 osobom nawet po 2 minuty, to jest koszmar. A jak podchodzisz do każdego, masz, nie wiem, jest, masz, załóżmy 15 osób i 30 osób, takie porównanie, to jest dwa razy ciężej podejść do osób, które mają 30 osób w klasie. Tak, to jest definitywnie racja, z tym, że ja na przykład z mojej perspektywy chciałbym odnieść się do tego, że ja na przykład kierując się wyborem szkoły, dla mnie to był plus i to dość znaczny, głównie ze względu na to, że po prostu to jest taki akademicki trend nauczania, jaki jest na przykład na studiach, na wykładach, kiedy po prostu uczniowie muszą podejść do siebie indywidualnie, sami muszą zadbać o siebie. To jest troszeczkę, myślę, wychodzenie w przód i uczenie już samych siebie, jak będziesz traktowany w życiu, czy to na studiach, czy to w pracy, czy to gdziekolwiek. I jest to takie, tutaj musimy troszeczkę odnieść się do tego, ile szkoła uczy nas samej wiedzy, którą musimy mieć z tego, co szkoła nam podaje, typu na przykład jakieś tam tematy, zagadnienia, czy po prostu jeśli chodzi o taką bardziej szkołę życia, po prostu, czyli do tego, jak mamy się zachowywać w jakichś tam późniejszych etapach życia, na studiach, w pracy, w życiu prywatnym. Jasne, to jest... ale też mi się wydaje, że nauczyciele, i to każdy nauczyciel, musi nas nauczyć tego właśnie, o czym ty mówisz, ale rozumiem, o co ci chodzi, że w większych szkołach jest większy nakład na to i jest jakby wyżej poprzeczka postawiona. Ja chyba tak rozumiem, że ty do tego dążysz. Tak, jak najbardziej. Że pomimo tego, ale ja bym, wiesz na co bym zwrócił uwagę? Że czy jesteś w małej czy dużej szkole, to wszystko zależy od ciebie. I jeżeli ty chcesz, możesz być w najgorszej szkole świata, ale jeżeli, bo takim załóżmy masz tylko dostęp, to jeżeli chcesz i chcesz się nauczyć czegoś w tej szkole, to ty sam do tego będziesz dążyć. Możemy spojrzeć na takie, nie wiem, ikony jak Elon Musk czy, nie wiem, Bill Gates, to oni wcale nie pokończyli najlepszych szkół, no nie? A zobacz, na jakim są poziomie, ale dlatego, że uczyli się sami. Jakby największa edukacja na takim poziomie, która pozwoli ci coś osiągnąć, typu tam jakaś edukacja w twoim zawodzie, w tym, co chcesz wykonywać, zaczyna się dopiero na studiach, a nie w szkołach zajmujących się nauczaniem ogólnokształcącym. To jest, wiesz, też co ci taka powiem? Mi się wydaje, że zaczyna się wtedy, kiedy wyznaczysz sobie cel w życiu i chcesz do niego dążyć. Tak ci powiem szczerze, edukacja, tak. Edukacja edukacją, ale nie możemy też zamykać edukacji jakby w szkołę. No ale temat jest teraz szkoły, może w innym odcinku to poruszymy, ale wydaje mi się, że nigdy nie zamykajcie się na edukację, że w takim kwadrat, że edukacja to tylko szkoła, bo to jest bzdura. Tak, to jest prawda, ale wydaje mi się, że po prostu ta cała edukacja, o której mówimy, to jest coś, co jest nie do końca tym, co każdy człowiek będzie się kierował idąc do szkoły, bo jednak nie sam ten poziom edukacji, bo generalnie podsumowując, wiedza, którą dostajemy w szkole, czy to z jakichś tam przedmiotów typu historia, chemia, biologia, po prostu to nie będziemy tego wykorzystywać w życiu,
a ważniejsze jest to, jak to jest nam podawane, według mnie przynajmniej, to jest dość ważne. Też mi się tak wydaje, wydaje mi się, że to też możesz mieć świetnego nauczyciela, co ci daje tą wiedzę w wielkiej szkole, ale też małej, bo to akurat jest kwestia indywidualna nauczyciela, w jaki sposób to przekazuje. Bo załóżmy, wiesz, możemy mieć tego samego nauczyciela, on może świetnie wykładać nam o całej klasie, ale on też może po prostu, ja go lepiej zrozumiem, a ty go gorzej zrozumiesz. To też jest kwestia, wiesz, taka ludzka. Rozumiesz, o co chodzi? Jasne, no to indywidualnie każdy podchodzi do nauki, do tego, jak się do tego przykłada. Jednak najwięcej wiadomo, że nauczysz się sam ze sobą, tego, co potrzebujesz, tego, co chcesz, tego, co lubisz. Bo no, po prostu jeżeli lubisz coś innego, lepiej ci to wchodzi do głowy, jesteś chętny się czegoś uczyć. To jest zupełnie, myślę, taka kwestia neutralna i indywidualna. I to zależy stuprocentowo od człowieka. Ale jednak wiadomo, że sam po prostu ten wymiar edukacji zupełnie się różni tym po prostu, że ty otrzymując dużo, dużo czasu jesteś przygotowywany zupełnie na maturę. Tylko i wyłącznie, bo w Polsce jednak najważniejsza jest ta matura. Dzięki maturze dobre wyniki matur na przykład decydują o tym, na jaką uczelnię się dostaniesz. Jak potem możesz się rozwijać, jak potem możesz kształtować swoje dalsze życie. I jeżeli chodzi pod kątem przygotowania maturalnego, tak stricte, a nie jakoś tam po prostu tylko i wyłącznie przedmiotowego, czy bardziej tego życia, tylko maturalnie patrząc, zamykając sobie tym jakby kółku oświaty, to faktycznie w mniejszych szkołach to jest na to kładzony dużo większy nacisk. I jeżeli komuś po prostu zależy na tym, żeby jak najlepiej zdać maturę i skupia się tylko na maturze, to wydaje mi się, że tak, że lepsze, że mniejsze szkoły są zdecydowanie lepsze. I wiesz, dlaczego wydaje mi się, że są jeszcze lepsze? Bo w mniejszych szkołach tak mi się wydaje, że masz więcej czasu. Ja bym tak to powiedział, że wiesz, jest. Ja mam takie wrażenie, że jest mniej zadawane może i że wiesz, no jest ta mniejsza szkoła i jest. Muszą jakby trzymać jakiś poziom, bo to nie jest tak, że jak mniejsza szkoła, to będzie najgorsza. To nie jest prawda. To w ogóle tak nie myślcie, że tak próbujemy tutaj teraz pokazać. Ale wydaje mi się, że masz więcej czasu. Takie mam wrażenie, że jak jesteś w mniejszej szkole, to masz więcej czasu na swoje rzeczy. Jeżeli zależy ci na jakichś ocenach, to się będziesz uczyć. Znaczy to jest taka rzecz, że to też bardzo mocno zależy od ucznia, bo ja na przykład jestem takim człowiekiem, który nie poświęca zbytnio w domu czasu na naukę przedmiotów ze szkoły, ze względu na to, że po prostu ja bardzo dużo na lekcjach spędzam czasu i wychodzę z założenia, że przychodzenie na lekcje, żeby nic nie wynieść i nadrabiać to w domu, to jest podwójna strata czasu. Po prostu bardzo dużo czasu poświęcam na lekcjach, dużo dyskutuję z nauczycielem, dużo się dopytuję, jeśli czegoś nie wiem. To jest bardzo ważna rzecz, żeby jeżeli się czegoś nie wie, żeby pytać, bo nauczyciel jest po to, żeby wytłumaczyć, ale często ludzie się wstydzą, niestety, co jest trochę problematyczne. I faktycznie takie dopytywanie, chęć dowiadywania się dla samego siebie, żeby wynosić jak najwięcej ze szkoły, a nie pracować w domu, to jest też trochę argument na korzyść tych szkół z małych miast, czy z wsi, ale po prostu jakby to powiedzieć. Właśnie, jeżeli jest ktoś takim człowiekiem, który typowo uczy się tylko i wyłącznie na lekcjach, nie poświęca zbyt dużo czasu na szkołę w domu, czy w jakimś tam własnym zakresie, to wydaje mi się, że tutaj jednak jest ta przewaga troszeczkę tych szkół większych, bo jednak wydaje mi się, że w szkołach większych nauczyciele są troszeczkę z wyższą renomą, są troszeczkę jednak dłużej uczą, z reguły przynajmniej ja to wiem po mojej szkole, tam nauczyciele już naprawdę uczą dużo, dużo naprawdę latami i potrafią nauczyć, potrafią dobrze wytłumaczyć, więc jeżeli się dużo spędza czasu na lekcjach, jeżeli się uważa, wcale nie trzeba jakoś dużo na to poświęcać indywidualnie. Dobrze, myślę, że ten punkt jest dostatecznie tutaj omówiony. Coś może teraz powiemy o dostępie do tych szkół. No, to myślisz, też gdzie się łatwiej dostać, też gdzie jest trudniej? Ważne. Wydaje mi się, że zdecydowanie łatwiej jest się dostać do tych szkół mniejszych. Jest po prostu mniejszy nabór, jest mniej ludzi. Chociaż też te szkoły są mniejsze, po prostu mają mniej klas, mniej nauczycieli, to też o tym warto wspomnieć, ale po prostu na przykład czy to próg... To nie znaczy, że są gorsze, pamiętajcie o tym. No wiadomo, czy to próg punktów, czy to jakaś tam wielkość szkoły nie jest taką barierą, bo mimo wszystko ten nabór jest mniejszy, wydaje mi się. Ja na przykład miałem problem i zmartwienie. Ludzie też, takie mam wrażenie, że jak ktoś jest z mniejszego miasteczka, wsi, to chce wyjechać do miasta. I dużo ludzi z mniejszych szkół wioskowych, takich podstawowych, kiedyś gimnazjum, tak jest tam większy nabór do miasta, mam wrażenie, że każdy chce poczuć to miasto, wyjechać do niego, tam jest więcej tam możliwości, nie oszukujmy się, więcej możliwości będzie mieć we Warszawie niż w takim, no nie wiem, w jakimś tam
malutkiej wiosce, nie? Tak, to jest wiadome, myślę, ale no cóż, problemem tutaj jest faktycznie ta punktacja i też to, że często w szkołach tak jest po prostu, jest duże spojrzenie na to, z jakich się szkół przychodzi, bo mam wrażenie, że po prostu ludzie na przykład z większych miast, z jakichś teraz już szkół podstawowych, kiedyś gimnazjów, ze szkół po prostu mniejszych, w sensie ze szkół z małych miast, a nie z tych wielkich miast, byli mniej chętni przyjmowani takich szkół i nawet nie zważane, nie było tak zważane na punktację, po prostu jakoś ludzie z miast byli inaczej traktowani. Teraz już mi się też coś teraz zaciera, ale dalej można to zobaczyć. Tak. I głównie się jednak kładzie nacisk na tą punktację. Ale przede wszystkim należy wspomnieć, że w większych szkołach, zwłaszcza tych lepszych, troszeczkę renomowanych bym powiedział, jest duży nacisk na punktację i no po prostu nie każdy się dostanie, trzeba te oceny jednak mieć lepsze. Tak, jak jesteś w mniejszej szkole, gdzieś mniej osób, to logicznie, analogicznie z tym idzie fakt, że to mniej punktów. I jakby punkt nie jest jakby nastawiony, często wydaje mi się, ja tak miałem, że nie jest próg wytyczony, tylko po prostu jak jesteś, to i tak tam jest mało osób, to raczej cię przyjmą. Tak, na przykład, w Toruniu jest najlepsza, wydaje mi się, szkoła średnia w tym roku, liceum akademickie, do którego trzeba było mieć około 200 punktów, tam byli praktycznie sami laureaci jakichś konkursów. O, tak. Jakiś w sensie konkursów wojewódzkich, także to był wysoki poziom, ale nie tylko w takich najlepszych szkołach, tylko też w szkołach troszeczkę niższych, bo nie każdy jednak zyskuje progi powiedzmy powyżej 100 punktów, z egzaminów i ze średniej ocen. Także to też jest czasami problematyczne, ale mimo wszystko to nie jest jakaś tam wielka bariera, myślę. I tutaj jednak znowu jest przewaga dla tych szkół z miast mniejszych, że po prostu łatwo jest się tam dostać. Nikt nie robi problemu ze względu na to. Jasne. Wiesz, co bym ci powiedział jeszcze o małych szkołach? Teraz bym poruszył ten temat, że mam wrażenie, że z mniejszych szkół jest mniejsze prawdopodobieństwo, że cię wyrzucą. Znaczy ogólnie ze szkoły nigdy cię nie wyrzucą, nie? To najwyżej mogą zrobić tak, że sam odejdziesz. Wydaje mi się, że mogą cię wyrzucić, jeżeli masz słabe oceny. Mój przyjaciel, jego szkoła działa tak, że jak masz szkołę średnią poniżej 3,50, to no, na początku są upomnienia i w ogóle to jest logiczne, ale jeżeli to się nie utrzymuje, masz bardzo niską, to jesteś wyrzucany. Jest to szkoła prywatna. A, no to prywatna. No to prywatna, ale to prywatnych jakby nie możemy zbytnio... No prywatne szkoły też musimy poruszać, nie tylko są państwowe. No wiesz, ale nie mamy zbytnio odniesienia, obydwaj chodzimy do publicznych, także to jest troszeczkę inaczej. Jasne, nie wiem, jak to działa. Może szkoła. Do prywatnych szkół się nie odnośmy, tak będzie lepiej. Przejdźmy może jeszcze do aspektu, jakim są dojazdy. Czy dostępność do szkół, która jest bardzo ważna. Wydaje mi się, może że dojazdy i atrakcje szkołach... w obydwóch tutaj rejonach, dobra? Będzie rozmaicenie. Atrakcje, no, aha, w sensie, że miasto, tak? Tak, no, miasta, oferuje... no, ale zawsze mogą być jakieś atrakcje, no to, tak wiesz, to... w nawiasie, wiesz, o co chodzi. Tak, rozumiem. Nie, przejdźmy może do tego, jak wyglądają dojazdy do szkół, bo jednak są szkoły, podzielmy to może na szkoły z takich naprawdę dużych miast, pokroju Warszawy na przykład, czy takich z mniejszych miast do tam 20-30 tysięcy, czy do takich naprawdę już malutkich wiejskich szkół. I trzeba zwrócić uwagę na to, że do szkół jednak miejskich, tych dużych, są bardzo łatwe dojazdy, jest komunikacja miejska, są łatwe dojazdy z jakichś mniejszych tam wsi, powiedzmy, i to można sobie załatwić indywidualnie, a nie na przykład za pośrednictwem jakichś autobusów szkolnych, gdzie po prostu w jakichś szkołach typu tam w miastach do 20-30 tysięcy osób, jednak ta komunikacja międzymiejska nie jest taka łatwa, wydaje mi się, że nie jest taka obszerna. A zwłaszcza już nie mówiąc nawet o tych szkołach z takich malutkich miasteczek czy wsi nawet. I tutaj jednak te dojazdy są na bardzo, bardzo duży plus dla tych szkół wielkomiejskich. Jasne, ale liczmy też na to, że z lepszym dojazdem jest trochę więcej kosztów. Bo nie, może dla niektórych może to być problemem, załóżmy wydać na bilet miesięczny 120 zł, dlatego mógłby pójść, wiesz, do mniejszej szkoły, bo nie każdy może wydać sobie tak miesięcznie 120 zł. Musimy się też do tego odnieść, albo dojeżdżać pociągiem, bo niektórzy dojeżdżają do szkoły pociągami. 120 to raczej, to raczej można, ale jakieś tam powiedzmy karty miejskie. No, na przykład tutaj ode mnie z miasta, ja nie dojeżdżam na szczęście, ale mam znajomych, którzy dojeżdżają i na przykład z tego mojego miasta do Bydgoszczy, gdzie się uczy, to jest około 150 zł za bilet miesięczny. No właśnie, sporo. To no, nie każdy. I to jeszcze ulgowy, to jeszcze ulgowy bilet, a nie chcę myśleć, że nie ulgowy, to tam około ponad 300 wychodzi. Także no nie. Jest to plus, ale też liczmy, że no większe koszta, że jeżeli ktoś chce łatwiej dojechać, to musi też liczyć na koszta. A jak, nie wiem, jesteś z małego miasta, to masz zazwyczaj szkołę pod nosem i nie musisz nigdzie wydawać tych pieniędzy na bilety czy tam
coś miesięczne. No, zazwyczaj. Tak często małe szkoły się reklamują, twoja na przykład, że jak to się mówi, dobra szkoła blisko domu. Nie, blisko Także domu, to jest ważna sprawa. Bardzo Faktycznie dużo osób musi dojeżdżać. Ja mam na przykład w mojej klasie, większość mi się wydaje osób jest dojezdnych, bądź mieszka w internacie, tuż obok szkoły. Także właśnie, w wielkich miastach są też internaty. O, musimy właśnie, to poruszyć. Internaty. Tak, to jest tak, internaty duży jest plus, rzecz. Wydaje mi się, że wielkich miast, że są internaty, no bo nie otworzą ci internatu w mieście, gdzie szkoła tam, nie wiem, mieszka z 5000 ludzi. Wątpię, że w takiej szkole, w takim mieście otworzą ci internat. Nie, absolutnie. Absolutnie nie. Trzeba właśnie sobie załatwiać dojazdy, a w internacie jest mimo wszystko fajnie, bo to jest dodatkowa możliwość. Jakby ale uczenia. To jest internaty koszty. Nie są... Tak, dodatkowe koszty, ale po prostu to trzeba jakby liczać, jeżeli się idzie do takiej szkoły i mieszka się powiedzmy gdzieś dalej na jakiejś wsi, a chce faktycznie być, czy to się uczyć w lepszej szkole, czy to po prostu być w większym mieście i zaznać troszeczkę tego miasta, do czego też zaraz się odniesiemy, to trzeba po prostu liczyć takie koszty, jak czy to dojazdy, czy to właśnie jakieś lokum. Jak już jesteś ze wsi i wiesz, że pójdziesz do większej szkoły, to wydaje mi się, że no w głowie już masz to, że no większe koszty na pewno będą, bo... Zawsze. Może przejdźmy do tych atrakcji z wielkich i mniejszych miast. Ja bym powiedział, że w wielkich miastach Atrakcje to jest, myślę, troszeczkę nie to słowo, takie robocze, ale chodzi po prostu o bardziej możliwości. Właśnie, i to, co możemy spotkać. Właśnie na przykład w dużych miastach jest bardzo dużo jakichś sklepów, galerii, bardzo dużo jakichś... I to jest rzeczy, które mogą pozwolić w samorozwoju, typu więcej lekcji, załóżmy, jak ktoś chce na gitarze, może więcej klubów sportowych. Tak, jakichś szkół dodatkowych. Jakieś pałace młodzieży na przykład. Bardzo wielki plus wielkich miast. Że dużo możliwości. Tak, bo... Tego mi brakuje. W małych miastach też jest, ale... W małych miasteczkach jest to, pamiętaj ale nie też, na taką skalę. Pamiętaj też, że jednak w tych większych miastach, w większych szkołach, dużo jest też w samej szkole zajęć dodatkowych, co jest też dużym plusem. Na przykład u mnie jest, powiedzmy, chór, u mnie są na przykład klub dyskusyjny, jest klub dyskusyjny założony i po prostu dużo łatwiej jest sobie zająć jakiś swój czas, czy swoje zainteresowania rozwijać po prostu w szkole. To jest bardzo wygodne, jeszcze z ludźmi, których się zna. W mojej szkole też to jest. Mam załóżmy strzelnicę w szkole, możesz pisać do takie dziennikarskie, nie wiem, wywiady, cokolwiek, co tam będzie w temacie. A gazetkę szkolną jest, w sensie. Tak, gazetka szkolna jest, no to ale też taka bardzo, bardzo dobra gazetka jakieś szkolna, SKS-y? Która jest renomowana. SKS-y zapewne, mam wolontariat. Mała szkoła, to wydaje się, że to jest kwestia nauczycieli, bo każdy nauczyciel może to zrobić i to, czy są jakieś kółka, to zależy od nauczycieli. Tak, to czy się chce. I od ich mentalności, czy mają w ogóle chęci na to, no. No ale musisz jednak znać w większej szkole jest tego, wydaje mi się, że więcej, bo jest więcej nauczycieli, rozumiesz? Tak, większe chęci są po prostu. Jest dużo chętnych na coś takiego, a w mniejszych szkołach jednak ciężko jest znaleźć. No. Mniej chętny. Osób, mniej tak, chętnych. To też jest tak, analogicznie to wszystko idzie. Tak. To też jest prawda. Ale jeszcze sam, powiedzmy, nie aspekt szkolny, tylko to, jak działa miasto, jak działa wieś i to, o czym mówiłem, że jest na przykład więcej galerii, więcej miejsc, jest łatwa komunikacja, po tym jeszcze się można łatwo przemieszczać. Większe miasto to, jak wiadomo, większe możliwości i już tutaj wychodząc trochę poza szkołę, po prostu ludzie rozwijając się w większym mieście mają większe szanse. Bo jednak w miastach, przyzwyczajając się do miasta, mamy więcej jakichś firm, więcej miejsc pracy, więcej możliwości. Po więcej prostu ludzi, jest, a ludzie się, że też miasto mają jest kontakty, plusem. Człowiek po człowieku chodzi, tak, wiesz o co tak, chodzi, tak, nie? Tak. Więcej I możesz jest kolejny możesz plus większych do sąsiadki i posprzątać nawet ogródek czy coś takiego i zarobisz. A na wiosce to, no, znaczy na wioskach, takich mniejszych miastach, to nie zawsze jest taka możliwość. Jasne. A w domu, w mieście jest też czasami, tak się mówi, że jest taki wyścig szczurów i taki młody człowiek prędzej dostanie pracę w takim mieście, żeby, wiesz, bo dorośli tak spędzają taką słabszą taką czarną robotę dla dzieci, wiesz, i możesz łatwiej jako człowiek, który się uczy tam w technikum, liceum, czy tam w szkole zawodowej, łatwiej po prostu może by znaleźć pracę w wielkim mieście. Tak, to jest jak, czy praktyki nawet, praktyki też jest ważna sprawa, jeżeli jest się w szkole, czy to zawodowej, czy to w technikum, to też jest, myślę, bardzo ważna sprawa, ale w ogóle sam aspekt ludzi, gdzie po prostu wiadomo, że do szkoły często ludzie nie przychodzą się tylko uczyć, ale po prostu mają jakichś znajomych, mają jakieś tematy. Po prostu łatwiej jest nam się zaklimatyzować, kiedy wydaje mi się, że w szkole jest więcej osób. Po prostu, bo możesz znaleźć kogoś, kto bardziej tobie pasuje, tak. A nie po prostu ograniczyć się do jakichś tam 100, ja się z tobą zgodzę, osób.
ale to jest kwestia indywidualna, mi się wydaje, bo też są ludzie, którzy nie lubią ludzi, wiesz, nie lubią być ten... Ja się z tobą zgodzę, bo tak samo mam, ale też są ludzie, którzy, wiesz, wolą mało, nie lubią jakiegoś przytłoku i coś takiego. Tak, to jest i plus, i minus, zależy to indywidualnie. Oczywiście dla mnie na przykład to jest plus, dość duży, kiedy w szkole jest sporo osób, kiedy po prostu można łatwiej znajdować jakieś znajomości, można na przykład poznawać się na jakichś, jak to mówiliśmy, kółkach, czy na jakichś tam zajęciach dodatkowych. Po prostu to jest spory plus i jak już to poruszymy, łatwiej się jest rozwinąć na przyszłość, a nie tylko zamykać się w tej szkole. Też jest dość ważne. Dobrze, myślę, że to też to już jest dość dobrze omówione. Może omówmy jeszcze fakt tego, co można robić po tym, po szkole samej. Jak to wygląda. No bo to też jest, myślę, ważne i przejdźmy do tego, o czym mówiliśmy, o maturze i o nauczaniu typowo poświęconym tam jednej i tam jednostce, tak. Jak to wygląda, bo jednak wydaje mi się, że po prostu w większych szkołach jest bardziej poświęcone to, żeby człowiek sobie radził nie tylko jeśli chodzi o tą szkołę, nie tylko jeśli chodzi na przykład o stanie się na studia, tylko po prostu był bardziej poradny w życiu, tak bym to nazwał, i bardziej ludzie się skupiają jednak na tym, żeby przygotować cię już do twoich dalszych etapów życia, a w tych szkołach z małych miast wszystko się skupia na tym, żeby jak najlepiej cię zamknąć w tej bańce oświaty, żeby po prostu dobrze cię przygotować do studiów, żebyś dobrze napisał maturę i żebyś tylko w tym jakby kółku oświaty dobrze funkcjonował. Nie wiem w sumie, jak to tam dokładnie wygląda, ale tak mi się wydaje, że mniej więcej na takiej zasadzie to działa. To zależy od rodzaju szkoły, czy to jest technikum, liceum, czy szkoła branżowa, bo branżowa, zacznijmy od branżowej, że branżowa ma cię przygotować po prostu na zawód. Tak. Idziesz tak. Do szkoły branżowej, to ty wiesz, że idziesz po ten zawód. Ponieść więcej, a jeżeli... Znaczy, no masz tą jakby szkołę branżową pierwszego i drugiego stopnia, gdzie po prostu pierwszego stopnia to jest tylko szkoła zawodowa i to jest chyba 3-letnia i potem masz jeszcze rok albo 2 lata tej drugiego stopnia, po której możesz napisać maturę. Tak. Też musisz iść na studia. Po technikum to oczywiście mamy zawód. Zawód wraz z napisaniem matury. To jest też fajną opcją. Ty jesteś w technikum, więc powiedz mi, na co u was się bardziej zwraca uwagę? Na to, jaki masz mieć zawód, czy jednak ta matura? Wiesz... Co, powiem ci, że u nas jednak na zawód się bardzo dużo zwraca uwagi, bo u nas po prostu w szkole bardzo mocno się stawia na punktację, jeżeli chodzi o ranking perspektyw. I u nas szkoła zawsze wypada dość wysoko i po prostu do tego do rankingu perspektyw, jeśli chodzi o technika, liczą się egzaminy zawodowe, jak i matura, więc u nas jest wszystkiego sporo, ale jednak wydaje mi się, że te zawodowe są takie najgorsze, zwłaszcza w pierwszym momencie. Potem już jest coraz lepiej, ale jednak nie wydaje mi się, żeby taki nacisk był kładzony na takie przedmioty mniej ważne, mniej związane z zawodem, tak jak tam, jak wspomniałem, biologia, historia, WOS, takie rzeczy. Bardziej się faktycznie zwraca uwagę. Przeglądając statystyki twojej szkoły, miałem wrażenie, że bardzo dużą uwagę też właśnie naciskałem na maturę, ponieważ twoja szkoła bardzo wysoko kwalifikowała się w maturach. Tak, to prawda. Na tle całej Polski, nie tylko województwa, ale całej Polski. No mówię, no po prostu to bardzo, bardzo dużą uwagę się przykuwa na właśnie wyniki ogólne, na którą wpływają i egzaminy zawodowe, które są bardzo ważne, u nas jest dość spora zdawalność i nas na właśnie dobrym poziomie egzaminów zawodowych i matur, dlatego po prostu u nas jest bardzo, bardzo duży nakład takich przedmiotów zawodowych, czy takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, czy nie wiem, czy angielski, to jest też u nas bardzo ważne. Jasne. Ale mówię, no to jest po prostu, to jest inaczej mimo wszystko, to jest, inaczej się ludzie tego uczą niż w tej szkole małej, gdzie wydaje mi się, że w szkole małej, takie jak takie małe licea, jak ty jesteś, jest po prostu inaczej, bo wszystko stricte ładuje się w maturę. O tak. I to, żeby jak najlepiej sobie radzić na studiach. Jak jest bo to właśnie... jest po prostu taka domena liceum. Przenieśmy teraz się może na temat liceum. Wydaje mi się, że liceum stricte przygotowuje cię, liceum po prostu przygotowuje cię na studia i na życie te bardziej dorosłe. W liceum jesteś po to, jak idziesz do liceum, to wiesz, że piszesz maturę i idziesz na studia. Tak w większości, bo nie musisz iść na studia, nie? Po maturze, którą zdasz w liceum. Ale właśnie liceum... Możesz pracować w McDonaldzie, czy w barze mlecznym. Możesz, oczywiście. No i właśnie oto tym takim miłym akcentem zbliżamy się ku końcowi naszego pierwszego podcastu. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie do końca. Liczymy na wasze sugestie bądź opinie. Wszystko jest do zmiany, będziemy wszystko realizować, tylko musimy po prostu mieć opinię naszych słuchaczy. Dziękujemy pięknie, że z nami byliście przez nasze 25 minut naszego wywodu. Dziękujemy i co? Wypada po prostu powiedzieć żegnam. Do widzenia. Żegnam. Miłego dnia.